Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o bardzo głośnej w ostatnich dniach sprawie, która do złudzenia przypomina inną, którą kilka miesięcy temu przedstawiałam w odcinku z tej serii. Nawet wczoraj mój tata zawołał mnie, ponieważ oglądał wiadomości i powiedział, że w telewizji mówią o sprawie, o której opowiadałam w odcinku zagadek. I dopiero gdy pokazali zdjęcie chłopca, którego ta sprawa dotyczy, oraz powiedzieli jego imię i nazwisko, okazało się, że to nie jest ta sama sprawa. Ale mimo, że są do siebie tak podobne, to moim zdaniem ta, którą przedstawię dzisiaj, jest znacznie bardziej interesująca ze względu na to, że ma dużo więcej niepokojących detali. Dlatego jeśli chcielibyście poznać historię 6-letniego Timothy'ego Pitsena, to zapraszam Was do oglądania. Timothy James Pitsen urodził się 18 października 2004 roku w mieście Aurora w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzicami byli James Pitsen oraz Amy Fry Pitsen. Timmy był bardzo radosnym i pogodnym dzieckiem. W wolnym czasie uwielbiał jeździć na rowerze oraz chodzić do zoo ze swoimi rodzicami. Jego ulubionym jedzeniem była fast foodowa sieciówka Chuck E. Cheese. Uwielbiał także pizzę. Około 2010 roku rodzice chłopca zaczęli przechodzić przez trudny okres w swoim związku. Podobno było to spowodowane sytuacją, w której James przyłapał swoją żonę na korespondowaniu z byłym partnerem i wtedy postawił jej ultimatum. Musiała wybrać między nim a synem, a swoim byłym mężem. Amy postanowiła zostać przy swojej rodzinie, ale ich relacje od tamtego momentu były już bardzo napięte. Mimo, że pozostali w związku, to nie byli już tak szczęśliwi jak kiedyś. I taka napięta atmosfera w domu utrzymała się aż do maja 2011 roku. Timothy miał wtedy 6 lat i 11 maja to była typowa środa w domu rodziny Pitsen. Rano James zawiózł syna do przedszkola. Timmy uczęszczał do Greenman Elementary School i po zakończeniu pracy po południu postanowił go odebrać, ale gdy przyjechał do placówki, okazało się, że syna tam nie ma. Był zaniepokojony i zapytał pracowników, co się stało. Wtedy oni powiedzieli, że między 8:10 a 8:15, czyli zaledwie pół godziny po tym, gdy rano James zostawił tam swojego syna, przyjechała jego żona Amy, żeby go odebrać. Podobno powiedziała pracownikom, że wynikła nagła sytuacja rodzinna, która wymagała właśnie odebrania syna wcześniej z przedszkola. Miała do tego prawo ze względu na to, że była jego matką, chociaż James wiedział, że nie było żadnej nagłej sytuacji, która wymagałaby wcześniejszego odebrania syna, dlatego musiał jak najszybciej skontaktować się z żoną. To absolutnie nie była typowa sytuacja. Nie zdarzało się, żeby jeden z rodziców odbierał dziecko wcześniej bez wiedzy swojego współmałżonka. James miał nadzieję, że tę sprawę bardzo łatwo będzie rozwiązać, po prostu kontaktując się z żoną, prosząc ją o to, żeby przyjechała z synem do domu i potem odbywając z nią poważną rozmowę, namawiając, żeby taka sytuacja w przyszłości się nie powtarzała. Ale niestety okazało się, że ta sprawa będzie znacznie bardziej skomplikowana. Gdy próbował dodzwonić się do żony, ona nie odbierała, nie odpowiadała także na wiadomości. Postanowił pojechać do jej pracy, ponieważ to był normalny dzień tygodnia i Amy powinna być tamtego dnia właśnie w pracy. Myślał, że może zabrała ze sobą z jakiegoś powodu syna, ale gdy pojechał do jej miejsca pracy, okazało się, że jej tam nie było i że zapowiedziała kilka dni wcześniej swoją nieobecność, co wskazuje na to, że to planowała. Przez cały dzień nie było z nią kontaktu. Ojciec postanowił w pewnym momencie zgłosić sytuację na policję. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu udało się ustalić, że około 10 rano kobieta zostawiła swój samochód u mechanika, po czym poprosiła jednego z pracowników zakładu, żeby podwiózł ją i syna do okolicznego zoo, do Brookfield Zoo. Po zwiedzaniu około 15 wróciła po samochód i ruszyła w drogę. Noc spędziła w hotelu Key Lime Cove Resort w mieście Garni, około 100 km od miasta Aurora, gdzie mieszkała. Następnego dnia koło południa Amy zadzwoniła do kilku członków swojej rodziny, między innymi do matki oraz do swojego szwagra. I nagrania z tych rozmów nie są dostępne, ale te osoby później powiedziały policji, że podczas tych rozmów kobieta powiedziała im, żeby nie martwili się o nią, że ona i jej syn są bezpieczni, że ona po prostu potrzebuje czasu, żeby to wszystko sobie przemyśleć. Nie do końca wiadomo było, o jaką sytuację jej chodzi, co musi sobie przemyśleć, ale nie mogli też o to dopytać,
ponieważ bardzo szybko się rozłączała. Amy nie próbowała skontaktować się ze swoim mężem, zadzwoniła tylko do jego brata, któremu powiedziała, że Timothy należy do niej i że to tylko z nią może być tak naprawdę szczęśliwy i bezpieczny. Po namierzeniu tych rozmów okazało się, że dochodziły z okolic miasta Sterling, znajdującego się około 130 km od Aurory. Na tym nagraniu w tle słychać głos sześciolatka, który mówi, że jest głodny i to jest ostatni moment, kiedy jest pewne, że chłopiec znajdował się pod opieką matki. Po raz ostatni publicznie był widziany poprzedniego dnia w parku wodnym Wisconsin Dells. Tego dnia wieczorem około 19:25 Amy została zarejestrowana przez kamery przed sklepem Family Dollar. Wtedy była sama, nigdzie nie było widać jej syna. W sklepie kupiła koperty, długopis oraz kartki. Pół godziny później była w sklepie Sullivan's Food, również sama, a około 23:00 zameldowała się w hotelu Rockford Inn w mieście Rockford. Według zeznań pracowników wtedy także była sama i nie było z nią syna. I tej nocy w hotelu Amy podjęła decyzję o odebraniu sobie życia. Zrobiła to poprzez podcięcie sobie żył na nadgarstkach, szyi. Wcześniej także zażyła niebezpieczną dawkę leków na alergię. Jej ciało zostało znalezione przez sprzątaczkę po północy 14 maja. Na stoliku obok leżał list i podejrzewa się, że to właśnie po to wcześniej kobieta kupiła wszystkie te przybory papiernicze, co wskazuje na to, że to nie była spontanicznie podjęta decyzja, tylko coś od dłuższego czasu planowane. W tym liście Amy napisała, że przeprasza wszystkich swoich bliskich, których skrzywdziła tą decyzją i swoimi wcześniejszymi działaniami. Zapewniła także, że Timmy jest bezpieczny, że jest pod opieką osób, które dobrze się nim zajmą i które go kochają i żeby nikt go nie szukał, ponieważ i tak nie zostanie znaleziony. Wysłała także list do swojej matki, w którym napisała praktycznie to samo, że Timmy jest bezpieczny, że ją przeprasza oraz że nie było nic, co matka, a nikt inny z rodziny mógł zrobić, żeby odwieść ją od tej decyzji. Okazało się, że Amy od dłuższego czasu zmagała się z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi i w przeszłości podejmowała już nawet jedną próbę samobójczą. Pojawiły się spekulacje, że Amy mogła skrzywdzić swojego syna, a tym listem chcieć tylko zatuszować to, co tak naprawdę się stało. Sprawdzono zapisy lokalizacji jej telefonu z ostatnich kilku miesięcy i okazało się, że kilkukrotnie odbywała podróż do wszystkich tych miejsc, gdzie później zabierała syna, co wskazuje na to, że to wszystko było bardzo długo i dokładnie planowane. Wtedy pojawiło się mnóstwo teorii co do tego, co mogło ją do tego skłonić lub gdzie w tym momencie może być Timothy. Jedną z tych teorii było to, że James tak naprawdę nie jest biologicznym ojcem chłopca. I Amy potem, gdy podjęła decyzję o odebraniu sobie życia, postanowiła zwrócić syna jego prawdziwemu, biologicznemu ojcu. Ale nie znalazłam żadnych informacji, czy to kiedykolwiek zostało sprawdzone, czy przeprowadzone zostały testy. Część osób w internecie twierdzi, że Timothy jest zbyt podobny do Jamesa, żeby mógł nie być jego synem. Ale oczywiście to nie jest żaden dowód. Pojawiły się także spekulacje co do tego, gdzie Amy mogła zostawić swojego syna w tym, jak twierdzi, bezpiecznym miejscu z kochającymi osobami. Część osób uważa, że mogła zostawić go w miejscu, gdzie na przykład nie używa się technologii, żeby ludzie opiekujący się nim nie dowiedzieli się o poszukiwaniach, na przykład w rezerwacie dla rdzennej ludności lub w mieście Amiszów. Podczas przeszukania samochodu Amy znaleziono tam ślady krwi Timothy'ego. Ustalono także, że samochód jakiś czas wcześniej znajdował się na podmokłym terenie niedaleko autostrady. Ponadto Amy nie miała ze sobą telefonu ani w hotelu, ani w samochodzie, dlatego postanowiono go namierzyć i udało się go znaleźć porzucony na poboczu drogi Route 78, ale w tamtej okolicy nie było żadnych innych poszlak i od tamtego momentu śledztwo utknęło w martwym punkcie. Przez kolejne 8 lat śledczy bezskutecznie próbowali ustalić, co stało się z chłopcem. Rodzina powoli traciła nadzieję, że bezpiecznie wróci do domu. Nic nie wskazywało na to, że w sprawie może nastąpić przełom, ale jednak tak się stało. Zaledwie miesiąc temu, w marcu 2019 roku, wtedy na policję zadzwoniła kobieta z miasta Newport w stanie Kentucky. Powiedziała, że właśnie podszedł do niej nastolatek i poinformował ją, że nazywa się Timothy Pitsen i przez ostatnie kilka lat był zaginiony.
Nastolatek był bezdomny, niechlujnie ubrany i roztrzęsiony, gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze. Informacja o jego odnalezieniu rozeszła się po całym kraju. Nastąpił cud, o który wszyscy się modlili. Rodzina chłopca była w szoku, ale nie mogli pohamować szczęścia na wieść, że Timothy wreszcie wróci do domu. Jednak chłopak przez pewien czas musiał jeszcze pozostać pod nadzorem policji, dopóki jego wersja wydarzeń nie zostanie potwierdzona. Ale już wtedy w domu czekał na niego kochający ojciec, ciocia oraz babcia. Podczas przesłuchania nastolatek powiedział, że nazywa się Timothy Pitzen i że ma 14 lat i że niedawno udało mu się uciec z hotelu Red Roof Inn, gdzie był trzymany. Podał również szczegółowy opis swoich porywaczy, osób, które go tam przetrzymywały. Ale bardzo szybko funkcjonariusze zaczęli mieć wątpliwości co do prawdziwości jego zeznań, ze względu na to, że absolutnie nie wyglądał na 14 lat, był bardzo wysoki i widać było, że ma zarost. Zaledwie dzień po rzekomym odnalezieniu oddział FBI w Louisville w stanie Kentucky na Twitterze ogłosił, że ten mężczyzna to niestety nie jest poszukiwany Timothy. Rzecznik policji miasta Aurora ogłosił w telewizji, że cała ta sprawa okazała się oszustwem, ale że nadal nie tracą nadziei, że ta cała sytuacja dała im jeszcze więcej motywacji, żeby odnaleźć prawdziwego Timothy'ego i że nadal mają nadzieję, że chłopiec bezpiecznie wróci kiedyś do domu. Po przeprowadzeniu badań DNA wykluczono możliwość tego, że jest Timothy. Okazało się, że ten mężczyzna to 23-letni Brian Michael Rini, którego materiał genetyczny znajdował się w policyjnej bazie, ponieważ ten mężczyzna miał rozległą kryminalną przeszłość i zaledwie miesiąc przed tym niby odnalezieniem wyszedł dopiero z więzienia, z Belmont Correctional Institution, gdzie odsiadywał wyrok 14 miesięcy za włamanie i wandalizm. W tej sprawie Brian Rini został oskarżony o składanie fałszywych oświadczeń i w tym momencie nie stanął jeszcze przed sądem i nie wiadomo, jaką dokładnie karę otrzyma za swój czyn, ale wyszło na jaw, że o sprawie Timothy'ego dowiedział się z telewizji, z programu telewizyjnego 2020 i tam mógł zauważyć fizyczne podobieństwo między sobą a zaginionym chłopcem i postanowił się pod niego podszyć dla uwagi i dla rozgłosu. Ciotka Timothy'ego, Carla Jacobs, zdecydowała się wystąpić publicznie i wystosować apel i to właśnie on był pokazywany u nas w polskich wiadomościach. I podczas tego wystąpienia kobieta powiedziała, jak bardzo cała rodzina rozczarowana jest wynikami tych badań DNA, ale że nadal nie tracą nadziei na to, że Timmy wróci kiedyś do domu. Mimo wszystko poprosiła także o modlitwę za tego mężczyznę, który okazał się oszustem. Jak pewnie mogliście zauważyć, ta sprawa jest bardzo podobna, jeśli chodzi o swoje okoliczności, do sprawy Nicholasa Barclaya, którą przedstawiałam kilka miesięcy temu tutaj na kanale. Ale moim zdaniem ta sprawa jest jeszcze bardziej interesująca ze względu na to, że w to zaginięcie zamieszana jest matka chłopca, co jest jeszcze bardziej tragiczne i niepokojące. Jeśli chcielibyście posłuchać historii Nicholasa, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia tamtego filmu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się nagrać kolejny odcinek na temat tej dzisiejszej sprawy, w której poinformuję już o prawdziwym odnalezieniu Timothy'ego. Ale niestety na dzisiaj to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli słyszeliście cokolwiek jeszcze na temat tej sprawy, czego dzisiaj nie powiedziałam, to napiszcie to w komentarzach. Bardzo chętnie o tym przeczytam, jak również jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Jeśli ten film Wam się podobał, to zachęcam Was do subskrybowania. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!